Witam. Przedstawię proces instalacji i użytkowania skryptu użytkownika MoneyMem, służącego do zapamiętywania wpisów i komentarzy na forum i w polach komentarzy serwisu MoneyPay. Zaczniemy od instalacji dodatku GreaseMonkey, który będzie uruchamiał nasz skrypt. Jest to bardzo popularny dodatek, służący do zmieniania stron lub do dodawania nowych funkcjonalności lub do zmiany ich wyglądu. Szukamy dodatku GreaseMonkey. Powinien wyskoczyć na samej górze. Tak się właśnie stało. Instalujemy go. Należy uruchomić ponownie przeglądarkę. Nasz dodatek GreaseMonkey został zainstalowany. Teraz możemy przejść do kolejnego kroku. Wklejamy w polu adresu przeglądarki adres skryptu MoneyMem. Klikamy Enter. Pojawia się okno dialogowe informujące o instalacji skryptu. Trzeba pamiętać, że skrypty mogą wykradać dane. Ten nie wykrada. Można przeglądać źródło, jest proste. Nie powinno być tam jakiś luk bezpieczeństwa. W każdym bądź razie należy pamiętać o tym, że takie skrypty mogą nam nieźle nabrudzić. Klikamy Instaluj. Skrypt zostaje zainstalowany i od tej pory możemy z niego korzystać. Wchodzimy na przykład w próchwę od ZUS-u, która chwali się tym, że 40 lat gmyra przy emeryturach. I pojawia nam się nowy przycisk mem przy polu komentarzy. Możemy zapamiętywać wpisy ciekawe, kontrowersyjne lub takie, które są warte przypomnienia za 2-3 miesiące, żeby odświeżyć jakiemuś użytkownikowi pamięć o tym, co pisał jeszcze niedawno. Nasze wpisy zapamiętane lądują tutaj w prawym górnym rogu okna, mamy przycisk mem, lądują w naszej pamięci. Możemy je przeglądać. Możemy usuwać i możemy je cytować w odpowiednim czasie dla riposty, dla zmiażdżenia lub dla czystego przypomnienia użytkownikowi o jego rozdwojeniu jaźni. Instalacja na Google Chrome jest jeszcze prostsza, ponieważ nie wymaga zainstalowania dodatku GreaseMonkey. Wklejamy adres skryptu, klikamy Instaluj i od tej pory możemy korzystać z MoneyMem w przeglądarce Google Chrome. To wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.